wiedzieliśmy, że trafiamy na zespół, który jest rozpędzony i mimo, że te porażki, którą miał tutaj w ostatnim meczu u siebie z Benficą, to jest pewny siebie i to widać było. My akurat swoje tu założenia zrealizowaliśmy dosyć dobrze, bo potrafiliśmy wyeliminować atuty Lecha. Jeszcze trochę nam, przed meczem jeszcze nam utrudniło to, bo Westenicki doznał kontuzji i nie mógł być brany pod uwagę w ogóle, także te nasze zmiany już były praktycznie ograniczone do minimum. I tutaj staraliśmy się tam parę wyprowadzić sytuacji, gdzie stworzyliśmy sytuację. Lech był na pewno bardzo groźny. W pewnym momencie po naszej bramce mieliśmy kilka sytuacji później i w pierwszej i drugiej połowie, żeby zamknąć mecz, żeby drugą bramkę zdobyć, no ale brakuje nam takiego cwaniactwa jeszcze właśnie w tym wykańczaniu tych sytuacji i tu akurat no szkoda, że straciliśmy bramkę po kontrataku w 85 minucie prowadząc 1-0 na wyjeździe i to na pewno szkoda i źli jesteśmy z tego wszystkiego, ale w tym całym naszym personalnym takim rozgardiaszu trzeba przyjąć ten remis z zadowoleniem i po prostu miejmy nadzieję, że za tydzień już będziemy mieli więcej zawodników do dyspozycji i już będziemy mogli mniej więcej jakoś rotować tym składem, a nie tylko ustawiać skład, żeby tylko przetrwać. I to jest ale to, co powiedziałem przed meczem, że nie ma co narzekać, nie ma co płakać. Ważne, że ta liga jest i ta liga trwa. Lechowi życzę powodzenia w czwartkowym meczu w Glasgow. I tak samo, żeby godnie reprezentowali polską piłkę dalej w pucharach.